Dzisiejsze spotkanie jest drugim spotkaniem z cyklu spotkań informacyjnych w ramach Bardzo Młodej Kultury. Dzisiejsze spotkanie odbywa się w Głogowie, w ośrodku, który tak naprawdę jest zagłębiem kulturalnym i oświatowym na Dolnym Śląsku. Tegoroczna edycja Bardzo Młodej Kultury przewiduje 7 grantów po 10 tysięcy złotych. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do tego, aby składały swoje aplikacje. Będą przyjmowane aplikacje zespołów trzyosobowych. Te trzyosobowe zespoły powinny składać się z jednej osoby pochodzącej ze środowiska, czy reprezentującej środowisko edukacji, drugiej osoby, która reprezentuje środowisko kultury, no i trzecia osoba, lokalny lider, osoba pochodząca albo z NGO-su, albo po prostu z jakichś innych środowisk, która te lokalne środowiska spaja. Projekt Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku to nie tylko 10 tysięcy złotych na realizację własnego projektu, ale to cały proces. To spotkania, szkolenia, proces rozwojowy, do którego zapraszamy edukatorów, animatorów kultury z całego Dolnego Śląska. Pracuję w takiej szkole, gdzie to jest szkoła ponadgimnazjalna, gdzie różne inicjatywy są. Współpracujemy i z MOK-iem, i tu z miastem, i z powiatem, bo taka jest konieczność. I ten zastrzyk finansowy bardzo by nam się przydał, no ale no, uprościłoby to wiele spraw. No mam takie dwie nauczycielki, jedna jest nauczycielem plastyki, druga z kolei jest polonistką, ale no tutaj bym musiała porozmawiać w tej kwestii z tymi paniami, czy by chciały przyłączyć się do tego projektu, bo no tak sama biblioteka to nie widzę siebie, gubi się chyba w tym projekcie, także tu będę rozmawiała na ten temat, czy by chciały dołączyć do tego projektu. Miejski Ośrodek Kultury jest dosyć otwarty, tak, nasz MOK, różne właśnie takie historie, które się dzieją, to nie są historie odosobnione, współpraca ze szkołami jak najbardziej kwitnie, więc myślę, że w razie W też, tak, no myślę, że tak, to bardziej, że przedstawicieli widzieliśmy tutaj na sali, tak, tak, są życzliwie do nas nastawieni, więc myślę, że będzie w porządku. Nasze stowarzyszenie jest stowarzyszeniem młodych osób, jesteśmy kolegami, część jest starsza, część młodsza, niektórzy jeszcze na przykład w gimnazjum i oni właśnie do nas przychodzą po to, żeby coś po zajęciach w szkole móc robić, wyjść spotkać innych ludzi. Brakowało właśnie tutaj dostępu do kultury w mieście, nic się nie działo, było zapotrzebowanie, dlatego chcieliśmy mieć grupę nieformalną. Redakcji na początku, potem pierwsze imprezy w mieście, bez żadnych dofinansowań. Jakoś to wychodziło, dochody z tego zawsze przekazywaliśmy na cele społeczne, na dzieci, na TPD głównie. Potem powstało stowarzyszenie, na razie tego namówieni i tak sobie działamy jako po prostu grupa przyjaciół, co lubią coś działać aktywnie w mieście. My na dzień dzisiejszy pracujemy z około 90% instytucji takich miejskich zaangażowanych w kulturę, z większością stowarzyszeń też aktywnie w kulturze, z młodzieżą, z radą miejską, między innymi też współpracowaliśmy. Jak chodzi... Z młodzieżą, ze szkołami, jak to wygląda? Ze szkołami wygląda? Ze szkołami bezpośrednio nie współpracujemy, na przykład z młodzieżą radą miejską. Dlaczego nie bezpośrednio? Jaka jest bariera? Dlaczego ze szkołami? Wszystkim robi się wszystko zawsze niezależnie generalnie i to była taka inicjatywa w sumie młodzieży oddolna. No też większość szkół przychylnie patrzy się na nabory, a na przykład z tej szkoły gdzieś najwięcej młodzieży, no naboru nie pozwolili zrobić na przykład, mają takie zasady. Ale młodzież sama przychodzi, tutaj młodzież działa. Dużo też osób od nas są potem w mieście wyróżnionych za działalność głównie charytatywną, co jest bardzo cieszy. Teraz są studentami na naszych uczelniach, jest to bardzo optymistyczne. Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że do Głogowa zawitała informacja o programie Bardzo Młoda Kultura. W Głogowie mamy sporo uzdolnionej młodzieży, uzdolnionych dzieci, które dzięki temu programowi, dzięki pozyskaniu środków będą mogły się po prostu rozwijać. Bardzo się cieszę, kiedy organizacje obejmują opieką i takim mecenatem działalność, czy to w formie indywidualnej, czy stowarzyszeń, czy instytucjonalnej, jeżeli chodzi o działalność kulturalną, rozwijanie umiejętności, zdolności. Na pewno jest to niezwykle ważny program i oby w przyszłości nie zabrakło środków i instytucji, które będą chciały prowadzić tego typu działania w naszym województwie.